Dostałem informację z fundacji, że był to mężczyzna w średnim wieku ze Stanów Zjednoczonych. Po 2 latach od oddania szpiku dostałem niestety list z informacją, że nie udało się uratować pacjenta. To jest wiele emocji takich targa człowiekiem. Z jednej strony taka frustracja, smutek za tym pacjentem, trochę taka myśl porażki, że się nie udało. Z drugiej strony też trochę szczęścia, że możemy, że każdy tydzień to mogło być to, że dało mu się tą szansę, nawet pożegnać się z rodziną, spędzić z bliskimi czas. I tu jest naprawdę dużo emocji. Ja dosyć mocno przeżyłem tutaj tą informację. U mnie, ja dostałem list jakby do domu rodzinnego, więc rodzice jakby pierwsi otworzyli list. No i jak byłem na studiach, no to nie informowali mnie, że przyszedł list, żebym po prostu, będąc sam w Gdańsku, tam nie wybijał się z nauki na studiach, a dopiero jak po przyjeździe do domu. No, kilka dni zajęło mi takich dobrych to, żeby pogodzić się jakby z taką informacją, pomimo że pracuję w szpitalu i spotykam się na co dzień z różnymi przypadkami, no to tutaj taka, że no jednak cząstka mnie trafiła do niego i tak jakby to, że byliśmy takimi no, bliźniakami, tak, genetycznymi, że coś nas łączyło, a, no niestety. Trudno powiedzieć, bo to jest... Jak się oddaje nawet cała ta procedura przygotowania, to się tak naprawdę... Ja myślałem przez cały czas tego przygotowania do oddania szpiku, cały czas o tym pacjencie, o tym moim bliźniaku genetycznym, że on tam gdzieś czeka, że on oczekuje, że zaraz zacznie się jego przygotowanie do przeszczepu. I tak cały czas to mnie napędzało i to mnie tak motywowało do tego, że przyjeżdżałem do Warszawy, no 300 kilometrów, żeby przyjechać do niej, oddać ten szpik. I to jest takie, że pomimo, że się nie widzieliśmy, to jakby taka więź, nie wiem, trudno to nazwać, tak, taka pośrednia. To nie jest tak, że bezpośrednio się widzieliśmy, ale coś nas jakby łączyło takiego i to się tak czuje wewnętrznie troszeczkę, tą bliskość jakby z tym z pacjentem, z bliźniakiem genetycznym.